Dzień dobry, witamy wszystkich panów dziennikarzy przybyłych na konferencję prasową po dzisiejszym spotkaniu 6 kolejki 3 ligi grupy 4. Hutnik Kraków pokonał Sokoła Sieniawa 3-1. Starcie Beniaminków, dużo emocji na boisku i poza nim. Myślę, że dobry mecz. Poprosimy o wypowiedzi naszych tutaj gości. Może zacznie pan trener Sokoła Sieniawa, pan Szymon Szydełko. Prosimy, panie Szymonie. Dzień dobry. Po pierwsze, trenerze, gratulacje i awansu, i gratulacje dzisiejszego zwycięstwa. Reasumując mecz i w jakimś tam stopniu oceniając go, co mogę powiedzieć, że przyjedzie jeden gość i nie, przepraszam za przekleństwo, nie mogę jakichś innych słów znaleźć, spierdoli mecz i nie wiem, czy oni sobie myślą, że to jest jakiś klub przyjaciół Mieszki Miki, to co oni robią, bo no to jest po prostu karygodne. Mecz się zaczyna fajnie, jedna i druga drużyna chce grać do przodu. Jak dla mnie bardzo ciekawe zawody i swoimi decyzjami psuje widowisko, psuje chęć pracy zawodnikom, psuje chęć pracy trenerom. Według mnie też zepsuł święto kibicom, bo chyba Hutnik wolałby wygrać w innym stylu, a nie w takim stylu, że sędzia swoimi decyzjami spowodował to, że mecz w drugiej połowie tak naprawdę nie wyglądał, nie miał żadnego tempa i kibice na trybunach mało co nie zasnęli. Wynikało to tylko przede wszystkim z jego jakichś tam głupich, dziwnych decyzji. Poza tym jest to złośliwy sędzia, bo już któryś raz kolejny nam wjeżdża i kończy się to tak samo. Chyba jak ktoś chce kogoś wyrzucać na trybuny, to może go wyrzucić przed meczem, nie czekać na pierwszą okazję. Współczuję swoim zawodnikom, bo przyjechali tutaj po jakieś tam pierwsze wyjazdowe punkty. Zostawili bardzo dużo zdrowia na boisku. A tak naprawdę skończyło się dzięki jednemu gościowi, że całe 45 minut, nawet trochę więcej, musieli biegać za piłką. Mogliśmy pobiegać w parku w Sieniawie i szkoda tracić pieniądze na dojazd, na pożywienie, bo tak się dzięki niemu to wszystko skończyło. Także no ja więcej nie mogę tu ocenić meczu, bo mecz trwał tak naprawdę do 25 minuty, później wszystko się skończyło dla nas. Na tak dużym placu strata jednego zawodnika, strata trenera, asystenta i kierownika drużyny, no to wiadomo, czym się wiąże, no to po prostu przy odrobinie szczęścia może byśmy dowiedzieli to jeden, zabrakło tego szczęścia, więc skończyło się tak, jak sobie prawdopodobnie ktoś tam zaplanował, gdzieś wyżej, nie wiem. Dziękuję. Dziękuję za tą wypowiedź. Pan Leszek Janiczak, trener Hutnika, gratuluję, nie miałem okazji jeszcze. Panie trenerze, zaczęło się nieciekawie, bo Błażej narzekał na problemy pokarmowe. No tak, się już Kołodziej nie mógł zagrać, Kotwica również i jakiś wirus krąży koło nas, bo teraz kolejny zawodnik Błażej w trakcie rozgrzewki dla danych w tej chwili jest w szpitalu, jakieś problemy żołądkowe. No ale to już wszedł za niego Dawid Lińca i grać musieliśmy troszkę. Ten początek meczu był, sam nie wiem dlaczego, taki i nerwowy, i zawolny, i daliśmy się bardzo łatwo tą pierwszą akcję, kiedy padła bramka tutaj z prawej strony, naszej prawej strony. No zbyt łatwo pozwoliliśmy do dośrodkowania i tam jeden zawodnik obrócił się i zostawił dwóch naszych zawodników i dokładna wrzutka, także no, ładna akcja i bramka, ale no, reakcja nasza tak powoli się, że to dopiero tworzyło, bardzo trudno nam się grało w pierwszej połowie. No, w drugiej było troszkę łatwiej, trochę też wyszliśmy bardziej zdeterminowani. Dobrze, że Kamień zdobył tą bramkę jeszcze w pierwszej połowie, bo mogliśmy strategię na drugą połowę ustalić już z sytuacji, jeszcze grając w przewadze jednego zawodnika, ale uczulałem zawodników, żebyśmy przypadkiem tego w głowach sobie nie ułożyli, że gramy jednego więcej, tylko normalnie musimy dążyć do zwycięstwa i zwłaszcza, że no, spodziewaliśmy się, że goście będą na własnej połowie szukali okazji do kontry. Tak też było i no, ciężko było rozbić i tak graliśmy troszkę za wolno. Były fragmenty, były sytuacje,
niezłe i ta bramka nie pada długo, no ale w końcu padła. Cieszymy się bardzo z kolejnego zwycięstwa i to, że jesteśmy w czołowej tabeli. Muszę powiedzieć, że początek meczu i w ogóle indywidualnie tutaj zawodnicy, zespół pokazał się gości z dobrej strony i życzę im i na pewno zdobędą w kolejnych meczach punkty. Nie wiem, znaczy nie chciałbym oceniać tej sytuacji czerwonej kartki. Ja też widziałem, że noga była wysoko nad ziemią, jak wjeżdżał ślizgiem, czyli wyglądało to na brutalne, ale chciałbym to zobaczyć w powtórce, żeby już nie oceniać aż tak krytycznie i tak nerwowo, jak trener czy drużyna gości, bo muszę to też powiedzieć, że po wyrzuceniu trenera rezerwowi zawodnicy bardzo niekulturalnie odzywali się do nas, do mnie, pyskowali cały czas wyzwiska i to naprawdę bardzo nieelegancko i to mi się bardzo nie podobało i w ten sposób też no nie można działać, bo to jest piłka i nawet kiedy ktoś nie godzi się, ja się wiele razy nie godzę z decyzją sędziego, ale to nie znaczy, żeby niekulturalni i wyzwiska rzucać w kierunku drużyny przeciwnej. A tak niestety było, jak trener udał się na trybunę i to było bardzo tak prowokacyjnie no i bardzo nieelegancko. Zobaczymy tę sytuację, to będziemy mogli ocenić, czy to było na czerwoną kartkę, czy nie. Ja tyle wam dziękuję. Ja ze swojej strony jeszcze bym chciał tutaj dodać, że przepraszam za swój zespół, jeżeli jakieś tam padły słowa niekulturalne w kierunku Hutnika, trenerów, zawodników. Nie wiem, może to jest... może się też dostosowali do tego, co się działo trochę dookoła, bo tutaj tak samo niezbyt przyjazna atmosfera była od samego początku, przy wyjściu nam stadion, przy zejściu, tak samo jak my poszliśmy na trybuny, więc może po części się jakoś do tego dostosowali, bo generalnie to nie są jacyś tam chłopcy, którzy nie mają tu jakieś ogłady i nie potrafią się zachować, jeżeli tak było, to przepraszam. A kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to ja nie tyle samo czerwona kartka, chociaż uważam, że mój zawodnik schował nogi w ostatniej chwili, ale uważam tą sytuację, w której nasz zawodnik wychodził sam na sam, powinna być inaczej potraktowana niż żółta kartka, więc jeżeli tu jest czerwona, to uważam, że tak samo powinien sędzia dawać porównić czerwone, jeżeli tam dał żółtą, to tu powinien dać żółtą. Nie było tematu, no chyba bylibyśmy wszyscy tutaj w innych jakichś tam nastrojach, ocenialibyśmy to, jak nasi zawodnicy grali na boisku, a nie jakie decyzje były podejmowane, po części zawsze kontrowersyjne. Przepraszam, wszedłem w słowo. Ja skończyłem. Dziękuję panie trenerze. Dziś wyjątkowo jest z nami zawodnik Hutnika, bohater tego meczu, zdobywca dwóch bramek, Kamil Sobala. Kamil, jak ci się grało? Opowiedz nam swoje wrażenia z tego meczu. Przede wszystkim, jak zdobyłeś te bramki? Jak drużyna funkcjonowała dzisiaj? Przede wszystkim to chciałem powiedzieć, dzień dobry, się przywitać. Kamil, troszkę głośniej prosimy. Cieszę się, że wróciłem na tą nową, starą pozycję. Trener trochę mi dał szansę. Mam nadzieję, trenerze, że tak zostanie jeszcze na kilka meczów. Nie będzie tu deklaracji takiej. Co do samego meczu, to można powiedzieć, że trochę ta pierwsza bramka stracona nam pomogła w jakimś stopniu, jakkolwiek to zabrzmi, bo odkąd żeby stracili tą bramkę, to żeby się tak zaczęli motywować, pobudziliśmy się i wróciliśmy do gry, bo pierwsze 10 minut w naszym wykonaniu nie wyglądało tak, jak żeśmy sobie to gdzieś tam zakładali i chcieliśmy grać inaczej, ale wyszło jak wyszło. No i chciałem się też odnieść do tej sytuacji, która była na boisku, to dużo nam pomogła, bo strata obrońcy, z którym ja osobiście się bardzo tam męczyłem, jakiś tam efekt dla nas przyniosł. No i brawa dla chłopaków, bo zostawili dużo, dużo zdrowia, a chciałem powiedzieć, że to był nasz trzeci mecz w ciągu tygodnia. Super, dziękuję Kamil. Teraz prosimy o pytania panów dziennikarzy. Są jakieś pytania? Są, ale można indywidualnie, bo z takiej odległości to na antenę nie można. Nie, no prosimy, myślę, że będzie to słyszalne. Chyba, że pan chciałby później wywiad jeszcze przeprowadzić. Nie, no teraz sobie przeprowadzę. No to proszę bardzo. Tylko ja muszę... No to proszę sobie podejść z mikrofonem. Mam stawać? Ja sobie.
Przywożę tylko dwie różne połowy i tu przegrywa się. Okej, okay, no to nie wiem, trochę dziwne to bardzo. No może wiem, to nie, to. Bo nie, może publicznie, będziemy chcieli posłuchać też oczywiście wypowiedzi pana trenera. Ja, ja powtórzę to samo, co powiedziałem. A, czyli rozumiem, że nie ma pan pytań do tego. Mam pytanie, tylko setki chcę sobie nagrać, no nie rozumiem. Dobrze, to sobie muszę nagrać później. No to jak później? No to teraz po konferencji. Dobra, to zakończmy tu, my zostaniemy z trenerem. Tak, może myślę, że tak będzie lepiej. Czy jakieś pozostałe pytania są jeszcze do panów? To bardzo dziękuję za konferencję. No, dzięki wszystkim. I na tym kończymy. Bardzo dzięki. Dzięki. No dobra, to my teraz na sekundeczkę. To jasne. To idziemy.